Cześć, witam Was na kanale Rootblock i zapraszam Was na recenzję kolejnego zegarka. Tym razem pod lupę bierzemy Samsunga Galaxy Watch Ultra, czyli odpowiedź trochę na Apple Watcha, no nawet nie trochę, ale o tym powiemy sobie w recenzji. Premiera tego zegarka miała co prawda miejsce w lipcu, my go testujemy od sierpnia, no i tak w sumie przyszedł czas na jakieś rozliczenie się z tego i nagranie recenzji dla Was. Muszę Wam przyznać, że jeśli chodzi o wygląd tego zegarka, bo od tego zasadniczo zaczynamy, jest naprawdę nieźle i on krzyczy z daleka, że jest ultra. Wiem, że część osób w komentarzu pod naszymi pierwszymi wrażeniami komentowała go, że po co okrągła tarcza, skoro on i tak jest zapakowany w kwadratową obudowę. Natomiast umówmy się, jest to zegarek dla osób, które konkretnie potrzebują właśnie funkcji ultra, więc musi być on odpowiednio zabezpieczony, no i ta koperta go po prostu chroni. Jeśli chodzi o jakość wykonania i materiałów, mamy tutaj kopertę z tytanu, Samsung oczywiście mówi, że to jest tytan klasy lotniczej i tak dalej, no jest to po prostu tytanowa, bardzo odporna koperta, która nie boi się uderzeń, która nie boi się wspinaczek górskich, która nie boi się upadków, więc to jest naprawdę dobre, bo ten zegarek ma wytrzymać najcięższe wyzwania. Jeśli chodzi o ochronę tarczy, no to mamy tutaj szkło szafirowe, więc nie musicie się bać o mikroryski i tak dalej. Ja ten zegarek używałem na plaży, w piasku go tarzałem, był także narażony na słoną wodę, no i tutaj nie powstały żadne rysy, wystarczyło go dobrze doczyścić, opłukać i wszystko wracało do normy. Jeśli chodzi o pasek, no my mamy akurat konfigurację, która aż tak mocno Apple Watcha nie przypomina, natomiast kiedy weźmiecie tą konfigurację z pomarańczowym paskiem, no to on aż krzyczy, halo, jestem Apple Watchem. Generalnie chodzą takie plotki, ale to jest nieoficjalne, że podobno w Samsungu nawet nie wiedzieli, w niektórych działach, że robią aż taką kalkę 1:1. Ciężko mi aż w to uwierzyć, ale umówmy się, jest to bardzo mocno inspirowany produkt, tak to nazwijmy grzecznie, no i mocno nawiązujący do zegarka od Apple. Jeśli chodzi o pasek, macie tutaj podwójne zapięcie, jest to pasek, który nie boi się rozciągnięć, na pewno Wam nie pęknie, natomiast ciężko się go czyści, no bo ma mnóstwo tutaj dziurek, więc niestety tam się brud, sól, piasek i tak dalej zbiera, natomiast oczywiście wystarczy go opłukać i powinno to wszystko wrócić do normy. Ja teraz tak patrzę, no i jednak troszeczkę kurzu tam w środku jest, trzeba by było go jakąś tam delikatną szczoteczką doczyścić. Pasek oczywiście możecie wymieniać, pasków jest kilka, jeśli chodzi o kolory, jak i też no, o rodzaje paska. Tutaj akurat mamy gumowy, natomiast możemy wziąć też pasek materiałowy. W tym materiałowym po prostu troszeczkę mniej poci się ręka. Jeśli chodzi o samo noszenie zegarka, on jest dosyć ciężki, 65 gramów, natomiast nie powoduje to takiego problemu z noszeniem tego zegarka. Wybierając generalnie zegarki ultra, godzicie się z tym, że one są ciężkie, one są wielkie. Ja akurat mam dużą rękę, więc mi ten zegarek po prostu pasuje. Jeśli chodzi o rozmiar koperty, 47 mm, więc tak jak już powiedziałem, jest tutaj sroga busola. Jeśli ktoś lubi duże zegarki, to będzie zadowolony, natomiast jeśli ktoś ma mniejsze dłonie, no to będzie ten zegarek troszeczkę przerośnięty. Natomiast taka to specyfika produktu, więc tutaj absolutnie się nie doczepiam, mi się podoba. Przechodzimy sobie do ekranu, oczywiście ekran AMOLEDowy 480x480 pikseli, no i mamy tutaj szczytową jasność 3000 nitów. To jest kolejna cecha zegarka Ultra, on ma być uber jasny w każdych warunkach, więc jeśli chodzi o czytelność tego ekranu, nie musicie się absolutnie obawiać. Jeśli chodzi o tarczę, tutaj też jest Ultra, dlatego że macie tarczę Ultra analogową, Ultra prostą, a także tarczę Ultra, którą jesteście w stanie skonfigurować na 13 różnych sposobów. Możecie tam wymieniać promieniowanie UV, nawodnienie, możecie sobie dostosowywać tą tarczę aż w 13 kategoriach, więc naprawdę to robi wrażenie. No i ten zegarek jest w stanie Wam tak naprawdę za jednym zamachnięciem ręki. Wziąłem zamach? O, dobrze, że nazywasz rzeczy po imieniu, Jurek. Jest w stanie Wam dać 13 różnych informacji, tak naprawdę jednym zerknięciem. Jak już o tarczach mowa, jest także dedykowany tryb nocny, czyli tarcza robi się po prostu czerwona, no i oczywiście mamy także Always On Display. A jeśli już przy informacjach jesteśmy, no to oczywiście mamy tutaj Wear OS-a, czyli zegarek przy współpracy z Googlem. Jakiś czas temu Samsung jakby już oficjalnie odszedł od swojego systemu, no i po prostu współpracuje w tym temacie z Googlem. No i dla jednych jest to zaleta, dla drugich wada. Generalnie zalet jest więcej niż wad. Wadą na pewno jest to, że zegarki Samsunga nie komunikują się z iOS-em. To jest w sumie największa wada, więc iPhone'owcy nie mogą sobie wybrać tego Apple Watcha od Samsunga, tylko muszą kupić Apple Watcha od Apple. Natomiast, jeśli chodzi o zalety, no to macie tutaj pełne mapy Google, macie normalnie nawigację na ekranie, nie trzeba nic kombinować, to po prostu działa. Pełna synchronizacja, jeśli chodzi o SMS-y, wiadomości, to wszystko jest, no po prostu przecina się, że tak powiem, z telefonem, idealnie współpracuje. Mamy pełną klawiaturę, mamy gotowe odpowiedzi. Jakby tych opcji od Google'a, których oferuje Wear OS, jest cała masa, są normalne płatności i tak dalej, i tak dalej. I to jest coś, co jest jakby argumentem dla osób, które wybierają zegarki właśnie od Samsunga, że one po prostu mają system od Google'a, który się świetnie komunikuje z Androidami. Jeśli masz w ogóle telefon Samsunga, to jest 3 razy lepiej, to już jest praktycznie
praktycznie ten sam poziom, co synchronizacja Apple Watcha z iPhone'em, czyli ten zegarek sam rozpoznaje w pobliżu telefon, sam się paruje bardzo szybko, w pełni komunikuje, jest wszystko zgodne. Jeśli natomiast masz telefon z Androidem, musisz tam doinstalować kilka aplikacji, kilka protokołów, natomiast kiedy to wszystko zrobisz i odpowiednio sobie skonfigurujesz, naprawdę komunikacja z telefonem jest bardzo dobra. Wszystkie powiadomienia spływają tak jak chcecie, są polskie znaki, normalnie można odpowiadać na powiadomienia, jest pełna klawiatura i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj komunikacja jest naprawdę na wysokim poziomie. Dodatkowo macie sklep Play, więc możecie instalować dodatkowe aplikacje na tym zegarku i to jest też kolejna jakby zaleta, no bo tych aplikacji jest naprawdę sporo. Możecie także dorzucać sobie tarcze. Jeśli chodzi o całościowe możliwości zegarka, to Wear OS ma naprawdę szeroki wachlarz tych możliwości. Natomiast poza Wear OS-em mamy oczywiście apki od Samsunga. Główną jest Samsung Health, więc macie tutaj wszystkie pomiary aktywności. Tutaj Watch Ultra naprawdę świetnie się sprawdza. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy na pewno potrzebujesz Watcha Ultra. Poza oczywiście wyglądem, to funkcjonalność jest bardzo zbliżona do tego, co oferuje Galaxy Watch 7. Jeśli chodzi o to, jakie ma podzespoły, w jaki sposób mierzy aktywność i jakie ma możliwości. Natomiast Watch Ultra wyróżnia się wytrzymałością na ekstremalne temperatury. Tutaj zakres pracy jest od minus 20 stopni do plus 55 stopni Celsjusza, czego na przykład zwykły zegarek nie oferuje. Kolejna sprawa, jeśli na przykład lubisz wspinaczkę, no to tutaj masz deklarację, że do 9000 metrów nad poziomem morza ten zegarek będzie działał poprawnie. Czyli możesz wejść z nim na Mount Everest. Czyli tutaj wchodzimy na tak naprawdę na takie ultra wyzwania i wtedy ten ultra zegarek się sprawdza. Natomiast przy takich normalnych treningach możesz kupić spokojnie tańszego Galaxy Watch 7 i tam też dostaniesz bardzo dużo podobnych funkcji. No i jeśli o tych funkcjach mowa. Masa trybów sportowych, automatyczne wykrywanie aktywności fizycznej i tutaj to działa bardzo dobrze i nie musicie tego potwierdzać ani zapisywać. Czyli kiedy po prostu idziecie, to od razu jest to zaliczane jako trening. Dla jednych zaleta, dla drugich wada, można później sobie to edytować czy usunąć. Natomiast fajne jest to, że nie musicie martwić się o to, że te podstawowe aktywności fizyczne wam uciekną, no tylko na przykład jak będziecie biec na tramwaj, no to też to zostanie zapisane. Czasami Watch potrafi się zgubić, bo kiedy na przykład jechałem samochodem po wyboistej drodze, to uznał, że jadę na rowerze. No a ja jechałem samochodem. Natomiast w większości przypadków i start, i zatrzymanie tego treningu jest na bardzo dobrym poziomie i testowałem to w różnych okolicznościach i zawsze działało poprawnie. Trybów treningowych jest cała masa, więc wszyscy sobie wybiorą to, co chcą, natomiast jeśli chcecie jakby crossować te treningi, tutaj dla osób, które trenują triathlon, albo mają na przykład określone zadania na siłowni, które na przykład są treningiem obwodowym, które wymagają zbudowania treningu z różnych ćwiczeń. Tutaj możecie sobie to wszystko sami skomponować, to jest absolutnie świetne, dlatego że jednym przyciskiem jesteście w stanie przechodzić do następnego ćwiczenia i to wszystko jest zlepiane w jeden trening. Tego inne zegarki w większości producentów nie oferują i to jest coś, co jest w stanie wyróżnić Samsunga. Jest także mierzenie parametrów ciała, więc jeśli chodzi o tkankę tłuszczową, wodę, mięśnie, to Samsung jest w stanie wam to zmierzyć. Dodatkowo oczywiście jest także pomiar snu obejmujący bezdech senny, chrapanie oraz fazy snu. I tutaj o tym śnie to jest niestety problematyczne, bo Samsung ma niestety problem z baterią. Mimo tego, że jest ultra, to trzeba go ładować codziennie. Jeśli chcecie mieć powłączane wszystkie funkcje i korzystać z tego zegarka na pełnej, no to niestety musicie się godzić z tym, że ładujecie go raz dziennie. A ładowanie też nie jest zbyt szybkie, dlatego że do pełna to jest prawie godzina 50, więc jest mega długo. Ładowarka dołączona w zestawie jest na USB-C, ale no szybkie ładowanie to nie jest. Bateria, mimo tego, że ponad 500 mAh, to niestety trzyma tylko jeden dzień. I tutaj mam problem, bo jak chcę zmierzyć fazę snu, chcę zmierzyć chrapanie i bezdech, no to rano wstaję i mam 10% na zegarku, więc muszę go naładować, a ładowanie trwa 2 godziny, więc automatycznie ucieka mi czas, a jeśli ktoś chodzi rano na siłownię, no to w ogóle lipa, bo nie będzie miał po prostu energii na trening. No i to jest niestety słabe, więc z tym mierzeniem snu fajnie, że jest, ale niestety ten zegarek trzeba zbyt często ładować, co jest po prostu uciążliwe. Jeśli chodzi o nawigację, 3 przyciski na prawej stronie, w tym jeden przycisk konfigurowalny. Możecie skonfigurować tak, żeby po jednym naciśnięciu robił określoną funkcję. Ja na przykład będąc na wakacjach, często wskakując do basenu czy do morza, włączałem po prostu funkcję ochrona przed wodą. Mega wygodne, klik i gotowe. Jeśli natomiast wciśniecie ten przycisk na 5 sekund, to włączy się tryb SOS. To też fajne dla głównie osób, które na przykład chcą zboczyć ze szlaku albo wspinają się w dzikich warunkach. No i wtedy dźwięk 86 dB, który jest słyszalny aż do 180 metrów, jest emitowany przez zegarek, więc jest większa szansa, że ktoś was znajdzie. Zegarek Ultra to także ultra wytrzymałość. Mamy tutaj IP68, mamy standard militarny 810H i mamy odporność do 10
atmosfer. Co prawda tylko na 10 minut, ale jest. No i także jest odporność przed słoną wodą. Mamy tutaj po prostu system podwójnych uszczelek. No i sprawdzałem. Rzeczywiście kąpałem się z tym zegarkiem w słonym morzu do tego stopnia, że kiedy zegarek wysychał, specjalnie go nie wycierałem, nie opłukiwałem, to pojawiała się naprawdę spora grudka soli na tarczy, więc tutaj takie testy, jeśli chodzi o pływanie w morzu, bez problemu on przetrwał. No i to kąpanie nie trwało chwili, dlatego że potrafiłem i godzinę czy dwie siedzieć w wodzie, później go wysuszyć na słońcu, więc naprawdę ciężkie warunki, no i ta sól wręcz odpadała z tego zegarka, więc tutaj naprawdę, jeśli chodzi o słoną wodę, nie musicie się o nic obawiać. Jest oczywiście także wsparcie dla AI, jeśli chodzi o odpowiedzi na wiadomości, natomiast oczywiście nie działają w naszym kraju. Jest także analiza zachowań i AI nam tam dobiera to wszystko i zbiera, podpowiada, natomiast to nie jest AI na poziomie tego, co znamy z po prostu Samsungów Galaxy, jeśli chodzi o na przykład flagowe telefony. Podsumowując, generalnie jeśli jesteś ultrasem i potrzebujesz ultra zegarek, głównie jeśli chodzi o treningi triatlonowe, jeśli chodzi o kompozycję tych treningów, jeśli potrzebujesz też Wear OS-a, czyli pełnej zgodności z Androidem, dużej ilości aplikacji, bezproblemowych płatności, odpowiedzi na wiadomości itd., no to jest to dobra propozycja. Natomiast, kiedy chcesz zaoszczędzić parę stówek i nie potrzebujesz tych ultra nurkowania do 100 metrów, temperatury minus 20 itd., możesz sobie bez problemu kupić Galaxy Watcha 7 i też dostaniesz dokładnie to samo w środku, tylko mniej na zewnątrz, no bo nie będzie ten zegarek aż tak bardzo odporny, ale dla większości użytkowników zupełnie wystarczający. Natomiast ja ten zegarek polubiłem za design, natomiast niestety deal breakerem jest tutaj bateria. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka, zapraszam Was do dyskusji w komentarzach, jeśli chodzi o zegarki, no i oczywiście Samsunga Galaxy Watch Ultra. Komentarze są dla Was, a ja chętnie włączę się w dyskusję. My widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale Rootblock. Czołem!